A co, jakiej racji? Miałem taki rozkaz, żeby go zabrać. No to ja mówię, a kto panu to powiedział? A to zobaczymy, chodźmy to zobaczymy. Poszedłem z nim i zaprowadził mnie na NKWD. No i tam się rozsiadł na krześle i mówi do tych, tam było dwóch oficerów, jeden starszy, mówi, chodził do Gestapo. I mnie zaprowadzili na Kurkową. Spotykamy się, ja, Gryf, to znaczy Chmielewski Kaziu i Jurek Miecznikowski. Spotykamy się na mieście i Kaziu pierwszy zaczął w ten sposób. No, mówi, Rudego koledzy odbili. To jest skutek właśnie książki Kamienie na szaniec. Postanowiliśmy cyfrę uwolnić. Odebrałem gryps z tego. Jadłem bułkę z masłem i nagle coś poczułem w zębach. Takie otwarczewa, to była skręcony papier taki w tym maśle umazany. No i przytrzymałem go w zębach, później wyciągnąłem i przepisałem. I napisali mi, trzymaj się na końcu. Zbieramy się wszyscy, albo prawie wszyscy u Jurka Miecznikowskiego. Kopałka mówi, broni używać tylko można w obronie własnej. Akcja powinna być przeprowadzana bez żadnego wystrzału. Kopałka bierze krzyżyk i każdy przysięga, całuje ten krzyżyk. No i pierwsza grupa wychodzi, to znaczy się ja z Jurkiem wychodzimy. Chciałem prześledzić połączenie telefoniczne więzienia. Jurek się drapie na słup, przecina połączenie. O tyle tam było dobrze, że były takie stopnie, nie trzeba było słupołazów. I idziemy w kierunku więzienia. Czym bliżej więzienia, tym bardziej przyupadamia się to do konwoju. Antek trzyma, ma opaskę i ma PM na ramieniu. Kora ma kawiaka i też opaskę, a my pospuszczane głowy i prowadzeni do więzienia. Był papier taki oczywiście, który miał świadczyć o tym, że tam powinniśmy się znaleźć. No i w ten wizjer, jak tam dzwonimy, prawda, w ten wizjer nie wchodził ten papier. Zresztą tak było od początku, że tego. No i pokazywał mu i tamten nie mógł tego wziąć, prawda, więc wziął, uchylił furtkę. No i wtedy Marian stał blisko, nogę wstawił. Wpycham się sam do wewnątrz. Zdziwił się jak zwykle, że komuś się śpieszy do więzienia. No i oczywiście rączki w górę. Na wartowni było sporo osób. Jednak poza połączeniami z miastem musiał być jakiś wewnętrzny dzwonek, o czymśmy nie wiedzieli, na górę, do tego budynku, gdzie była wartownia. Tam mieszkał naczelnik więzienia i tam u niego był dowódca. Schodzi schodami i rzuca się na Mariana. W pewnym momencie, jak on mi skoczył, to ci tam dwóch czy czterech ruszyło, czyli dwóch tu, do tego. To ja jeszcze wtedy krzyknąłem do nich, ani kroku. No i tamci się zatrzymali jak gdyby, ale tamci widzą cały czas, ja dźwigam przecież faceta na tym. Wtedy ponowny atak. Marian mówi, bij do mnie, ja zaraz za nim szedłem. To on automatycznie do tyłu zamek z trzaskiem i to zadecydowało, że akcja się udała.
I nagle zaczął się tupot takich stóp przez całe korytarze. Znaczy zapalanie światła we wszystkich celach, takie otwierało, uchylanie tych drzwi i krzyki. Polacy wychodzi zabierać rzeczy, Niemcy zostają. Wyjrzałem przez te uchylone drzwi i tam stał jakiś, taka znajoma sylwetka, z karabinem na ramieniu stał tyłem do mnie, ale poznałem go. To był ten Kazik Chmielewski. Jakżeśmy wyszli z tych cel, chodzi z cel, to stanąłem, a on tam przechodził obok i mnie uderzył z tyłu. No to też zrozumiałem, że poznał. No jak zaczęli wychodzić, to ja się zacząłem się ociągać i wyszedłem prawie, że ostatnio. Wyprowadziliśmy ich na łąki Niebudka i tam no niestety nie mogliśmy już nic więcej zrobić. To było zima, śnieg. Mówimy, każdy teraz ratuje się na swoje. Była sprawa też zabezpieczenia odwodu. Kiedy się już wracało z akcji, też trzeba było mieć gdzieś na trasie człowieka, który by trzymał w ręku dowody osobiste, dowód lewy osobisty dla Zbyszka Fereta, cyfry. I tym, który w odwodzie stał, byłem ja. I z Antkiem poszedłem na dworzec kolejowy. Tam stał transport, który jechał na zachód. Wskoczyliśmy na ten transport. Idziemy do Pająka. Tam miał być przygotowany na Stysławek. Okazuje się, że te kabiaki się nie mieszczą, za długie są. A z tym idziemy dalej do Wicherskiego. Właśnie i tam składamy, bo on miał przygotowane na takie rzeczy też, składamy broń. Był wieczór, ktoś tam stara do drzwi, Jurek Niesikowski, wychodzę i jeszcze jakiś kolega. No to widzę, że rozmowa to po cichutku na stryszek do pokojnika. Jurek Niesikowski do mnie właśnie była akcja na więzienie. Powiedzmy, prawdopodobnie chcielibyście zanocować. Mówili, chłopcy, musicie uciekać, bo ja czuję to, że ja też nie jestem bezpieczny. I pojechaliśmy. Wszystko jedno nam było, gdzie, byle daleko. W udanej akcji na więzienie brało udział 11 harcerzy łowickich Szarych Szeregów. Akcja trwała 31 minut. Uwolniono Cyfrę i 70 innych osób więzionych przez bezpiekę. Następnego dnia w Łowiczu zawrzało. Jako uczestnicy akcji rozpoznani zostali Kazimierz Chmielewski – Gryf, Wojciech Tomczyk – Kmicic, Józef Wolski – Jurek i Bohdan Józefowicz – Grom. W kwietniu 1945 roku Okręgowy Sąd Wojskowy w Łodzi skazał Jurka Kmicica i Gryfa na karę śmierci, a Groma na 10 lat więzienia. Decyzją Krajowej Rady Narodowej z 8 maja 1945 roku wyroki śmierci Jurka Kmicica i Gryfa zamieniono na 10 lat więzienia. Natomiast Gromowi zmniejszono karę do 5 lat więzienia. Akcja na więzienie odcisnęła piętno na losach wszystkich uczestników. Jej dowódca Jan Kopałka, Antek, ukrywał się, dzięki czemu uniknął aresztowania. Zbigniew Feret, Cyfra, był więziony w latach 1952-1955. Mieczysław Grzybowski, Kora, uniknął aresztowania, ukrywając się pod fałszywym nazwiskiem. Edward Horbaczewski, Pająk, ukrywał się i uniknął aresztowania. Jerzy Miecznikowski, Więciąc, był więziony w latach 1952-1955. Eugeniusz Nowakowski, Jerz, ukrywał się i uniknął aresztowania. Marian Szymański, Wędzidło, był więziony w latach 1952-1955. Stefan Wysocki, Ignac, uniknął aresztowania. Wolność, 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 ja! Wolność, 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 ja! Wolność, 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 ja! Wolność, 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 ja! Kocham i rozumiem, kocham i rozumiem. Kocham i rozumiem, oddać i nie umiem, oddać i nie umiem. Walczyliśmy o wolną Polskę. O wolną Polskę. Bo przez tyle lat i okupacji niemieckiej i okupacji ruskiej to nagromadziło się dużo w sercu przeciw.
to się czuło taką jakby więź z tymi ludźmi, którzy przez wieki walczyli. Służba w trudnych warunkach. I jest pewne zadowolenie, że nie złamali człowieka, że nie poszedł na tą współpracę żadną. Ale to kosztowało. To trzeba było jakoś się z tym zetknąć i po prostu być sobą w dalszym ciągu. Także te sprawy były bardzo trudne, ale było postanowienie i była konsekwencja. My powinniśmy być szarzy. Zaczynać decyzja, zaczynać, to broni bracia.